Rozdaju, z Pręgowa, z Biedaszek. Nawet przychodziła dziewczyna jedna i chciała wyjść za mnie za mąż, bo zobaczyła jak ja orze, pole, jak bronuję, jak sieję, bo kiedyś nie było ciągników, ale końmi wszystko się rolnicy uprawiali, i konny siewnik, wszystko. To wiesz, wiecie, że przychodziła z do Świętej Lipki nawet, zakochała się tak we mnie, że wszystkie kurwa chciała odbić dziewczyny. A ja się śmiałem tylko kurwa z jej. Ona mówi, kochasz mnie? Ja mówię, no. A jak kochasz? Lazła sama kurwa na siano i... A ja jeszcze ile miałem lat? 8, 9, 10 lat może. To i ty posiadłeś? Kurwa zajmowała stręgi. Bo takie dziewczyny też stręgi mają. No na pewno. Ni majtki, ni spodenki, ale stręgi. I wiesz, zajmowała, rozbierała się i sama lazła na mnie, mnie rozbierała i mówi, dawaj będziemy uprawiać. A ja mówię, ty chyba pana? W tych latach? Jest co, weź nałóż stręgi, ubranie, wiesz, szlafrok i śpi, kurwa, w nocy. A ona mówi tak, w nocy najlepiej się używa. Tak, no mi mówiła tak, w nocy najlepiej się używa. A sianka, mówi, miłe. A dlaczego w nocy? Co? A dlaczego w nocy? Dlaczego w nocy? Bo nikt nie widzi. Ani tata, ani mama. A na sianie, na strychu, to wiesz, pod poduszkę robiło się siana poduszkę, kołderko. Co, wyłączasz? Nie wyłączam, Krzysiek, tylko tu słońce. Siana poduszkę robiło się, a pod ścianą się lazło się. Zimą oporą, to cieplutko lepiej jak w domu było. Bo kromy nadmuchają. I wiesz, fajnie się spać. A ja mało kurwa w dziurę nie wpadł. Tam gdzie kromy stoją. Wiesz. Siano kurwa było nałożone, tylko wiesz, nie wiem kto to nałożył, albo dziadek, albo tato, albo brat, tylko sianem przykrył. A czekaj, ja tylko coś pokażę, bo zapomnę. Czekaj. Ja, ty nie stoi to. No mów, ja chcę coś pokazać, tobie też pokażę, Krzysiek. Co? O mnie? Ja pokażę tylko w jakich godzinach ty do mnie potrafisz zadzwonić, patrz. Czekaj, bo tu nie widać, kurna, bo słońce. Kurde, nie widać, cholera. A, kur... Czekaj, jakieś te... Czekaj. To w domu trzeba, żeby ciemno było. A to ja tu wejdę na chwilę do tego. O, tu gdzie widać. Nie wiem, czy widać. Ja nie będę słyszeć. A to nie ma co słyszeć, tylko chcę pokazać, no. Kurde, nie widać. Czekaj, bo... Żebym miał na jasnym tle. Od 4:04. Trzeba mil. I tak, proszę bardzo. Non-stop. 165 połączeń. Niedziela rano. Od 4:04 do 8:19. No. I zdziwienie, że się go blokuje. I tak codziennie. O, jabłka lecą. To nie lecą, ale spadają. Mówi się. A listy były jakieś? Wczoraj byli. Gdzie one są? Może przyniosę? Dobra, tam gówno jest w liście. Ja na Rafała nagrywałem. Aha. Gdzieś gdzieś padał w nocy? Nie. Nie padał.
Co? Nie padał. I powiem dalej, że dlaczego tak robicie? Dlaczego? Możecie, żeby wszystkie rozumem podjadaliście? I zaraz będzie telefon, zobaczysz. Bo ty zablokowałeś, on umie odblokować. I będą dzwonić, zobaczysz. A zwłaszcza... Czekaj. Rafał mówił, że Aaron był u ciebie rano. O, masz. Nie, ja nie widziałem. Słuchaj. Aaron i Menela. O, Menela. Menelem jestem dla ciebie. Czekaj. Czekaj, przełączyłeś już, kurde. Nie. Tak. To po co? Ja będę... No, dobra. Mówię, że z pracy wraca. Miałem przyjechać po ciebie do Kyfura. To przyjedź. O, ogłoszenie nam jedziesz w wieści. Cicho. Jak gada telefon, to nie gada. Dobra. Rafał mówił, że Aaron był u ciebie rano. Wiesz co, ja nie widziałem żadnego kurwa Aarona i Menela. To był Menel. Kto to jest Menel? Kto? Który to jest Menel? Rafał? Nie wiesz, który? Nie. Korek. Melelek. Menel. To ty na mnie tak mówisz. Oni mówią, że ty masz co jest. Oni mówią, że masz co jeść, że masz pełną lodówkę jedzenia. Wiem, to przyjdę zobaczysz. No to ja postaram się być. To i wyjdzie do domu i przyjdę zobaczysz, że ja mam pełną lodówkę jedzenia. Mhm. Wiesz? No nie wiem, mówią, że masz co jeść. Nie mam kurwa jedzenia, to kurwa po łodzi dostajesz, dobra? No dobra, zobaczę. Co? Przyjadę i zobaczę. Ani nic nie mam. Piję wodę z kranu i zimno. Teraz będzie pornia. I będzie fajnie. Ten wujcik, no ale po co ty takie bzdury gadasz? Przyszedł do ciebie. A ja dzisiaj udowodnię, pokażę, pisałem jakie miałeś jedzenie. Pisałem do Rafała, żeby do ciebie przyszedł. Że ja? Jest. Gadam, bo jak on kurwa pierdoli, nie załatwa. To ja odpowiadam na pytanie jego. Nie. Dobra, to będzie inna pałka. A one ja się podają za kogo chcą. Ale kurwa, wyjdzie na pomoc. Za ciebie się podają i za Rafała. A, za Łukasza jakiegoś kurwa. Nie kurwa, ja tak to, to on. Ale jest. Nie, on nie Łukasz. To Łukasz kurwa. I tak dalej. Że co zrobił? Pytaj się. O, widzisz jak ty mówisz? Prosisz Rafała, żeby Rafał do ciebie przyjechał. A ty co ty na niego opowiadasz? No ja nie wiem, tak. Bo jak on nie przyjeżdża, no to ty ja to kurwa to co mam mówić? No to... Ja mówię prawdę, że nie przyjeżdża. Ale co mam. Ale po... Tak, przyjeżdża codziennie! Ale daj mi powiedzieć co. No. Ale ty mówisz, że on tą matkę. No co ty opowiadasz z góry? Ty powiedziałeś, że on całe powiedział. Sławek powiedział. A to nie Sławek, tylko kurwa. Bo on głos zmienia bez przerwy. Wiesz? Słuchaj, co ty opowiadasz za bzdury. Tego by wywołał kurwa na podróż i mam skoczył. Także kurwa za nim. Słuchaj, co ty opowiadasz za bzdury. Ja to nie widzę. Ale dlaczego ty nie słuchasz tego, co opowiadasz? Ludziom bzdury opowiadasz. Ja... On człowiek? A on człowiek u ciebie. Pierdolony. To słuchaj, co ty opowiadasz się ludziom. Ale on mówi, ten Rafał mówi... Ja ty go broni się. Powiedz, dlaczego? Tak, pomaga. Pomaga. Dlaczego? Krzywy nogi, jak zadzwonię. Ale on mówi, że on ci pomaga. Dlaczego, powiedz? Dlaczego ty opowiadasz takie bzdury? Ja zadałem ci pytanie. Odpowiedz na proste pytanie. Ty też nie odpowiadasz. I oni się tobą opiekują wszyscy. Ja. Proszę. Pojadę do Polski, radia wszędzie, kurwa. Aby na dalej, głośno, bo do telewizora pojadę. I będzie, kurwa. Rafał, chociaż przyjeżdżę, to kurwa. Ale jak nie wiem, kurwa. Jak to nie pójdzie. A, tak, a ty co?
Ja nic nie robię. Ja tylko ci wciągam torby, kurwa, z żarciem. I mleczka twoje, kurwa, i napoje. A pozamiatałeś? A ja nie muszę nic zamiatać. Starczy tego sukrania. Nie, nie muszę. Za to, że mnie tak traktujesz. Bo jesteś panem. Tak. Nawet wy nie pokazujecie wszyscy, kurwa, ile zarabiacie. Ile zarabiacie na mnie? No, miliony, kurwa. Ja nie muszę tu przyjeżdżać i zarabiasz nic, żadnych pieniędzy na tobie. Zrozum to w końcu, człowieku, ty jeden. Starszy ty, biedny panie. Zrozum to. Nie muszę tu przyjeżdżać. Dlaczego ty nie możesz tego pojąć? A dlaczego ty nie możesz pojąć, że powiedziałeś, że ja dla ciebie ufam? Ja dałem słowo, jest nagrane. I już nie ufam tobie. Nie ufam tobie już z tego powodu, że ty tak ciśniesz na mnie. Nie. Na każdym kroku. Zadawałeś mnie pytanie, to mnie. Mnie. Czy ja tobie ufam? Ja powiedziałem, tak, ufam. No to ufaj, no to dlaczego słuchasz pierdolenia takiego, co gadają ci, wydzwaniają? Ja, tak. No to ty nie ufasz mi, no to możemy się rozstać w każdej chwili. Ja nie potrzebuję tu przyjeżdżać. Zrozum to w końcu na wieki wieków, amen. A nie słuchasz bzdur takich. No. Kto co zadzwoni, kto co napisze, ty wierzysz. Nie mów prawdę. No. A to prawda, tak? Według ciebie. Nie mów prawdę. Według ciebie to prawda, no. Nie, kłamstwo, o ile. No. Śmiech. Twoje za to. Na każdym kroku jest prawda. Nie, ja kłamię. Oczywiście. A to co to było? Patrz. No. Żebyś Dzienicą przyjechał, to bym powiedział prawdę dla jej w oczy. No to możesz sobie i mówić. I odpierdoliłby jeszcze Dzienicówkę. No. Tak. Proszę, prawda. Tak. Szczególnie tak. Siedzisz, że nie masz co pić, bo ty potrafisz zadzwonić do pani kurator. Że nie masz co jeść, nie masz co pić, więc proszę. Oczywiście. Cała zgrzewka jest razem. Słuchajcie. Jak mówię. Dlaczego tak mówisz? Mówię, to jest dowód. Dlaczego? Tak. Ja wiem, żeby przyjechał. A nawet wiem, kurwa imię swojego prawidłowo w telefonie. A ty zmieniasz temat jak zwykle. Zmieniasz temat jak zwykle. Bo ona myśli, że to jest poważnie, wiesz? Ty zmieniasz temat jak zwykle. No, ja nie zmieniam. Nie? Jestem wtedy, kiedy mogę. Nie zmieniam. Także o, proszę. Słuchajcie. Tu wszystko jest. Mleka. I mineliki. O taki ten rozkwiły. Podjeżdżacie pod bramę, kurwa. Szarpiecie, stukacie. Kamieniami rzucacie w okno. Czyli ma co jeść. Nie okienica od ulicy. Przedano, kurwa, trzeba już poszedł. No, dziękuję. Tak. Nagrane, tak, 13 listopada. Kurwa, coś ostrości mnie łapie. Także widzisz, no. Tak. Możesz gadać bzdury i tobie tak już nikt nie wierzy. No. No tak. Taka prawda. Wio. Prr. Dawaj list jakiś przeczytamy. Co? List jakiś przeczytamy. Gdzie te listy? Na łóżku? Z gównym? Z gównym? A co, z gównym przyszedł? Tam jest inny z gównym. Chcesz to przynieść. Ale gdzie tam? Na łóżku leżą? Nie. Na dachu. No to idę po list.